obchodziliśmy teraz obchody Konstytucji 3 maja. Mamy konstytucję, która obowiązuje nas od 20 lat. Co pani by zmieniła w tej konstytucji? Czy ona jest idealna? No, słyszałam, że nie jest idealna, że jest wiele zastrzeżeń do konstytucji, ale nie wnikałam w szczegóły tak specjalnie, co należy zmienić. To już pozostawiam politykom. No, wiem, że jest dużo sprzeczności, które powodują, no, że nie można tak, rząd nie może tak działać, jakby chciał. No i chyba na pewno dojdzie do zmiany konstytucji. Nie wiem, czy w niektórych tylko punktach, ale chyba jest to konieczne, bo jednak to się wszystko zmienia z biegiem czasu, z biegiem lat. Trzeba ją dostosować do współczesnych czasów i do tego, co należy, no żeby było łatwiej po prostu rządzić. Czy powinno być takie ogólnonarodowe porozumienie i z lewa, z prawa, no, z góry i z dołu, żeby tą konstytucję doprowadzić do takiego stanu, żeby ona, tak jak 226 lat temu, była takim prekursorem i takim wskaźnikiem dla demokracji innych państw. No na pewno, ale w naszym kraju to jest będzie bardzo trudne. No nie wiem, co by się musiało stać, żeby się wszyscy zgodzili jakąś taką wypracować wspólną myśl i wspólną... No zawsze będą jakieś rozbieżności. Każdy będzie jednak w swoją stronę próbował. A czy może warto byłoby ją skrócić, bo ona jest taka strasznie szczegółowa. Powinno może być z niej zawarte, znaczy takie ramy, takie niepodważalne prawa, a dopiero potem, bo sporo tych artykułów są odsyłane do ustaw. No właśnie. I to ona praktycznie, rzecz biorąc, o niczym nie mówi, tylko... No właśnie. No i tak jak pan teraz to powiedział, to tak, to na pewno. Bo jednak wtedy każdy człowiek powinien wiedzieć, jak ta konstytucja naprawdę wygląda i nie sięgać do żadnych szukać gdzieś dodatkowo punktów dotyczących danego punktu. Tak, mam gdzieś powinna być prawo i... Tak, że każdy powinien znać, tak jak Amerykanie, znają swoją konstytucję i powołują się, bo każdy ma to jak gdyby wryte w głowę, co jest w którym punkcie. Nie uczymy tego w szkole. No tak, oczywiście. No nas uczono trochę w dawnych czasach. Jeszcze mieliśmy taką szansę. Teraz już się tego nie robi. Co byście zmienili w konstytucji? Oj, wiele. Teraz wiele, tak? Bo kiedyś to była dobra konstytucja ponoć, tak? A teraz to myślę, że nie wiem, czy Polacy mają jakieś prawa tak naprawdę. Mężu, pomagaj żonie. Nie, to trudny temat pan zadał, to taki bardzo skomplikowany. Dotyczący nas, naszej przyszłości. Jak pani sądzi na przykład, czy konstytucja jest za długa? Ona ma w tej chwili 264 artykuły. I wiele z nich odsyła nas do ustaw. Może z tego zrezygnować, ustalić tylko jakieś takie najważniejsze prawa nasze, takie niezbywalne, które by nie odsyłały nas w jakieś meandry. Myślę, że większość Polaków nie zna konstytucji. No właśnie, trochę szkoda. Czy pan jest za tym, żeby uprościć konstytucję? Zdecydowanie też, tak. Zdecydowanie być prostszym, tam powinno być kilkanaście artykułów, to wszystko. Nie wiem, co państwo na ten temat sądzicie. Czy z jednej strony mogłaby być bardziej zrozumiała, bo myślę, że właśnie tak jak panu powiedziałam, niewiele osób po prostu zna konstytucję, tak, i nie zna swoich praw. Dopiero później jakby pewnie z wiekiem lat dobywa jakąś wiedzę i wcale nie z konstytucji, więc myślę, że gdyby była prostsza, w prostszej formie w ogóle, żeby ludzie ją rozumieli, jakie mają prawa, to myślę, że to by było lepsze. Tak? Czyli w tym kierunku można było pójść. Tak. Jeżeli byłaby łatwiejszym językiem napisana, no bo ustawy nie są proste i zrozumiałe, tak? Więc myślę, że jeżeli odsyła do ustaw, no to nie jest dobry kierunek. Konstytucja zapewnia nam taką trójwładzę. Czy łączenie funkcji, na przykład posła i ministra, jest słuszne? Czyli to jest połączenie władzy ustawowej i wykonawczej. Czy to powinno mieć miejsce, czy to powinno być rozdzielone? Znaczy ja mogę tylko powiedzieć swoje zdanie, bo absolutnie swoje. Nie decyduję i nie mam wpływu, ale mi się to nie podoba. Czy powinniśmy wybierać władzę sądowniczą jako naród?
bo w tej chwili... Nie wybieramy jej. Tak, teraz jej nie wybieramy, ale czy powinniśmy... Znaczy powinniśmy wybierać. Mieć prawo do powinniśmy wyboru. Mieć prawo. Mm-hmm. Powinniśmy, tak? Tak. Znaczy ja bym chciała mieć prawo, mm-hmm. może inaczej, tak? Jakby mogę powiedzieć o sobie, tak? Bo ten spór się toczy, że... Że ja bym chciała mieć takie prawo, którego nie mam. Czyli wiele przed nami. Myślę, że tak, że bardzo dużo przed nami. Co byście chcieli zmienić w tej konstytucji? Oj. Nie wiem co, ale na pewno coś tam trzeba zmienić. Bo tak, stara jest, tak, przestarzała. Tak, żeby wam było lepiej, bo... Przestarzała jest na pewno. My już wchodzimy z tego świata, a wy wchodzicie. Co trzeba byłoby zmienić? Co zmienić, to nie wiem, nie znam, nie czytałem konstytucji. Ale trzeba, na pewno parę rzeczy. Na pewno jak najlepiej dla Polski, ale nie wiadomo. Ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie studiuję prawa. Jak także... No trzeba prawa, to jest tak powiem instynkt nam podpowiada, co byśmy chcieli, jakie prawa. Żeby GMO nie było w Polsce. Konstytucyjnie zabronić. Też jestem za tym. Całym sercem i duszą. No. Nawet w tej chwili ustawa się toczy i nie wiadomo jak... No, ale jak w konstytucji by było, to już nic nikt nie może zrobić. Po prostu jest, nie ma i nie byłoby GMO. Byłby spokój. Tak, dokładnie. Czy powinna być łączona władza wykonawcza z ustawodawczą? Mam na myśli piastowanie przez posłów foteli ministerialnych, wiceministerialnych. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie powinna być. Nie powinna być, prawda? A czy powinniśmy taką trzecią władzę, jak sądownictwo, wybierać też jako naryw? Skoro wybieramy te dwie? No na pewno nie wolno tego upartyjniać. Powinna być demokracja, podobna jak w Szwajcarii. Tak. Najważniejsze rzeczy to powinny być referendum, a nie, że politycy decydują sobie, robią co chcą. Czyli wiele rzeczy jest do zmian. No. Dziękuję bardzo. Zmieniajcie tą konstytucję. Na lepsze. Nasza konstytucja ma już, ta pierwsza, 226 lat. Tak. I powinniśmy być z jej mniej dumni i pewnie jesteśmy. Ostatnia konstytucja jest konstytucją, która ma lat 20. Mhm. Powstała w 97 roku. Zgadza się. Czy pani zdaniem to jest dobra konstytucja? Jak każdy dokument prawny ma swoje plusy i minusy i na pewno to, co powiedział teraz prezydent na uroczystościach, na pewno trzeba otworzyć się na nowo i zobaczyć i przejrzeć, co jest dobre, co działało, a co nie działa. I to zaproszenie do dialogu jak najbardziej uważam za słuszne i dobrą propozycję, gdzie każda ze stron politycznych powinna odebrać jako wyciągnięcie ręki i być otwarta na różne propozycje, a nie tylko na własne interesy. Tak. Co pani by zmieniła w tej konstytucji? Gdyby pani mogła zdecydować, co zmienić? To co w pierwszym rzędzie, na czym pani pomyślała, żeby zostało zmienione? Żeby to było zmienione. Czy poprawione? Nie wiem, musiałabym jeszcze raz do końca przejrzeć i zobaczyć faktycznie, co działa, co nie, co w życiu codziennym stwarza najwięcej problemów. Na pewno dużo rzeczy się zmieniło, ponieważ mieszkam ostatnie 8 lat za granicą ze względu na mojego męża, który jest też... Czyli na perspektywę. My się zastanawiamy w ogóle, żeby wrócić, że ja wrócę do Polski, a on żeby tutaj się przesiedlić ze względu na sytuację, która jest w jego kraju. I musiałabym jeszcze raz przyjrzeć się temu, co jest, bo to jest zupełnie inaczej, co było 8 lat temu, a co jest teraz w Polsce. Widzę dużo pozytywnych zmian w ostatnim czasie. To cieszy. To widzę. To, co się mówi, mogę dać przykład, te plus 500, to wszyscy, nie wszyscy, dużo jest osób zadowolonych. W kraju, w którym my mieszkamy, w Norwegii, to jest na porządku dziennym, że każdy dostaje takie plus 500. Obojętnie, tylko że troszeczkę inaczej to może działa niż tutaj, natomiast uważam to za bardzo pozytywne i widzę duże różnice wśród różnych znajomych i znajomych, że na pewne rzeczy mogą sobie więcej pozwolić, mają troszeczkę odetchnęli z ulgą. Również jak gdyby ograniczenie władzy i staranie się zrobienie porządku z sądownictwem, to jest też pocieszające, że ktoś próbuje zrobić.
A jak mówię, a szczegóły to bym musiała sama przejrzeć jeszcze raz. Sądownictwo byśmy musieli zmienić w konstytucji właśnie. No właśnie, to jest dobre, żeby zmienić, bo to, co się teraz naprawdę dzieje, to, co czytam w różnych gazetach i na różnych stronach internetowych od ludzi, którzy doświadczyli, to naprawdę wymaga to dużej rekonstrukcji. W konstytucji zawarte jest również coś takiego, że nie wolno łączyć funkcji posła z innymi funkcjami. Natomiast wyłączeni są spod tego ministrowie. Czy słusznie? Czy ministrowie powinni być posłami? Czyli jakby dzierżyć dwie władze w jednym ręku? Bo to jest władza ustawodawcza. Jeżeli chodzi o to, to tak, zgodzę się, że mogło być to rozdzielone, bo wtedy nie będzie konfliktu interesów, że minister wtedy nie jest posłem, bo wtedy nie jest zobowiązany do takiego, a nie innego głosowania. Wtedy może działać to, co jest dobre dla danego resortu, a nie co jest dobre dla partii. Mhm. Może wtedy byłoby możliwość szybszego i bardziej takiego elastycznego działania w danej branży. Dzisiaj jest rocznica Konstytucji 3 maja. Tak. Czy pani pamięta datę powstania? No, akurat byłam na spotkaniu 226 lat temu. A, powstała. 1791 rok. Mija też 20. rocznica ostatniej naszej Konstytucji. Tak. Z 97 roku. Tak. Jak państwo uważacie, czy należałoby poprawić naszą Konstytucję? Jeżeli tak, to w czym? Powiem szczerze, tak się za bardzo głęboko w to... Coś nie zgłębiałaś? Mnie zaskoczyło. Tak, nie zgłębiałam, ale mnie zaskoczyła, fakt. Muszę na tym jeszcze... Propozycja zmian. Jeśli chodzi o propozycję, to myślę, że na pewno trochę tam coś mi się obiło o uszy. Ale w czym? Ale co by pani zmieniła jako obywatel? Co by pani chciała, żeby było w tej Konstytucji zawarte? Pani prawa. To znaczy, takie niewzruszalne. Niewzruszalne. Myślę, że sprawy takie ustawowe na pewno, żebym miała dogłębniej tam wgląd, bo mi się nie podobają niektóre. I tylko to. A prawa kobiet? Myślę, że na razie są... Nie, dobra, nie zmieniałabym. A na przykład taki zapis, który jest w Konstytucji mówiący o posłach, którzy nie mogą dzielić funkcji posła z jakimiś innymi funkcjami, ale ominięci są na przykład ministrowie. Czy to powinno być zmienione? Czy jeżeli jest poseł, to poseł, a... Tak, jeżeli poseł, to... Tak, tak uważam. Nie łączyć władzy ustawodawczej z wykonawcą. Jak najbardziej. Co z sądownictwem? Czy też powinni być wybieralni w jakiś sposób? Skoro jest wybieralna władza ustawowa... Też powinien mieć naród na to wpływ. Też? Tak, tak. Super. Czy uważacie państwo, że ta konstytucja jest długa, krótka, za mała, za długa? Znaczy, za krótko ona istnieje, znaczy, teraz, a dwudziestoletnia? Tak, w tym sensie? I wiecie, ile ona ma zapisów? Ile artykułów? Nie. Jest ponad 260 artykułów. Sporo. Część z tych artykułów odsyła nas do ustaw. Może to jest... To należałoby skrócić. Tak, to na pewno trzeba by skrócić, bo za dużo jest właśnie tych odnośników. O, taki człowiek. I tam... Jeszcze się dokupywa do ustaw, to już jest za dużo. Tak, to jest, a poza tym... prawda, ona chyba powinna być dużo prostsza. Kilka zapisów takich niewzruszalnych i... A reszta ustawy. No, konstytucja na długie lata jest, więc nie ma szczegółowo, nigdy nie dopracuje do pewnych spraw, bo życie się zmienia i po to jest rząd, po to jest Sejm, żeby pewne rzeczy korygował, na bieżąco jakby uchwalał. Natomiast konstytucja tworzy jakieś ramy, jakieś kotwice wokół, w ramach których można te zmiany dokonywać. 20 lat przy dzisiejszym tempie życia to nie jest dużo. Tak. To nie jest dużo, można by pochylić. Niesamowicie. Tempo jest inny kraj, który był 20 lat temu. Mhm. To kiedyś te konstytucje trwały lat kilkadziesiąt, no dopiero pokolenie zmieniało się, a dzisiaj to jest, świat się tak zmienia, że pewne rzeczy są wymagane zmiany. Może powinniśmy tak pokierować zmianą tej konstytucji, żeby znowu być przykładem dla całej Europy, jak przy
Konstytucji 3 maja. No wszystko będzie zależało od pytań, bo prezydent zaproponował referendum, ale no, referendum z reguły się ogranicza do 1-2 pytań. Nie wiem, czy uda się w 1-2 pytaniu zawrzeć sens tych zmian, no bo zmiana to jest poważna sprawa. Ale ludzie nawet nie lubią bardzo dużo pytań. Ale za dużo pytań bo też nawet tak, nie lubią, bo nie lubią się nad tym zastanawiać. Czyli troszeczkę zostaliśmy wyprani jakby tak. Z takiego myślenia. Powinniśmy się chyba zastanawiać nad tym już teraz, jak dokonać pewnych zmian. No powinniśmy, ale prezydent nad tym myśli, wierzę w niego. A powinna być ta nowa konstytucja? Mądra. Mądra i stabilna. Stabilna w swojej mądrości, tak żeby służyła na pokolenia. Czyli musi być uniwersalna w swoich sformułowaniach. Pojemna, uniwersalna, ale jednocześnie uważam, że byłoby świetnie, gdyby konstytucja nasza miała ten instrument, jaką jest poprawka do konstytucji, którą mają Amerykanie. Myślę, że to pozwoliłoby nam w sposób bezbolesny, bez protestów, bez niepotrzebnych protestów, bez niepotrzebnej szarpaniny wewnętrznej i wojen wewnętrznych, w których jesteśmy specjalistami, my Polacy, iść z duchem czasu. Iść z duchem czasu i dodawać to, co duch czasu niesie. I uzupełniać ten szkielet, który, tak jak mówię, musi być mądry i musi być stabilny. Z tym, że konstytucja amerykańska jest chyba troszeczkę krótsza od naszej. Tego nie wiem. Mamy 264 artykuły chyba w tej ostatniej, czyli ona jest dość potężna i dość dużo odwoływań właśnie do ustaw do tego, czyli ona powinna być taka bardziej zwarta, tak jak pani mówi, konkretna. Powinna być bardziej zwarta, spójna i jednocześnie pojemne powinny być sformułowane, dlatego że właśnie, żeby można było je wypełniać treścią, którą niesie ze sobą duch czasu, zmieniające się czasy. Które to zmiany przecież zaskakują nas samych, prawda? Podstawa, szkielet, wyznaczony kierunek, to powinno być taki zawarte. No, właśnie i tak jak mówię, instrument w postaci poprawki, możliwej poprawki do konstytucji, czegoś, czyli wartości w pewnym sensie dodanej, nie tyle dodanej, uzupełniającej, o tak bym powiedziała. Mamy teraz 226. rocznicę powstania konstytucji. 20. rocznicę ostatniej naszej konstytucji, a waszym zdaniem, co byście zmienili w konstytucji dla waszego syna, żeby było mu po prostu lepiej żyć w tym kraju? W obecnej konstytucji wydaje mi się, że więcej swobód obywatelskich może, ale tak naprawdę ta konstytucja, która teraz jest, ja jej nie neguję aż tak bardzo, tak na dobrą sprawę. Mimo, że 20 lat w zasadzie minęło, chyba była bodajże chyba 2 kwietnia, ale wydaje mi się, że ta konstytucja nie jest taka zła, jak wiele osób ją podważa. Aczkolwiek pewnie można by było zmienić taką rzecz, która by dawała więcej swobód. To, co daje Kukiz 15, tylko proponuje Kukiz 15 w swoich postulatach. Dokładnie, czyli więcej swobody wypowiedzi obywateli poprzez referenda. Jednak to jest bardzo ważne, tak mi się wydaje, że nie tylko Sejm, który uchwala i decyduje za nas poprzez tę 4-letnią kadencję, a my tylko poprzez wybory wprowadzamy, powiedzmy, osoby do Sejmu, tylko właśnie więcej wypowiedzi obywateli podczas... Czyli więcej obywateli w rządzeniu. Tak, tak mi się wydaje. To jest bardzo ważne. I myślę, że to jest postulat, do którego dojrzejemy w przyszłości, na pewno. A taki zapis, który jest w Konstytucji, który na przykład łączy bycie posłem i ministrem, czy to powinno być zachowane, czy to powinno być zmienione? Czy władza ustawodawcza swoją drogą wykonawcza, swoją drogą nie powinno być to łączone? Bo w tej chwili posłem może być minister, minister może być posłem, wiceminister tak samo. Czy to jest prawidłowe?
Znaczy, to się w tej chwili to się bardzo zaciera. Wydaje mi się, że rzeczywiście, ale ministrem powinna być osoba przede wszystkim kompetentna. To jest najważniejsze. Kompetencje są chyba najbardziej istotne. I to nie jest, nie powinno to być łączone, że właśnie poseł jest ministrem, tak naprawdę, bo często to się rozmywa tak naprawdę. Jest to upolitycznione bardzo. No, nad tym można było prowadzić dyskusję, tak mi się wydaje, no, pomyśleć nad tym rzeczywiście, aczkolwiek na pewno jestem przeciwny, żeby było coś takiego jak poseł, który jest wybierany prawie że na każdą kadencję, czyli zawód poseł, można powiedzieć. Jestem przeciwny temu, tak na dobrą sprawę. To powinna być jedna kadencyjność, jakaś tam, powiedzmy, nie wiem, do dwóch powiedzmy wyborów, ale nie tak, że to, co to właśnie wybierajmy, czyli jednomandatowy okręg wyborczy, czyli wybieramy osobę tak naprawdę, a nie na partię tak naprawdę głosujemy. Wybieramy partię i wchodzą osoby, nawet nie wiemy które, nie znamy tych osób tak na dobrą sprawę, jednak powinniśmy głosować na konkretne osoby. To by było fajne tak naprawdę, jednak czyli ta zmiana w konstytucji jest potrzebna, trzeba by było bardziej to doprecyzować i wtedy może by było lepiej. Dojrzewamy do tego, bo faktycznie jest teraz, no wybieramy partię, głosujemy na partie, które się powielają tak na dobrą sprawę, które rządzą nami od lat i te same osoby. Tak naprawdę od 20 lat można by było bardzo wiele osób znaleźć, które rządzą nami i one się nie zmieniają. Zmienia się tylko układ sił procentowo tak na dobrą sprawę, a tak to... Tak, dokładnie. To można by było warto nad tym pomyśleć. W przyszłości będzie ta zmiana, myślę. Czyli róbmy to po prostu. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak. Małymi krokami, ale jednak do przodu trzeba otwartość taką pokazać na te młode partie, które weszły do Sejmu, tak na dobrą sprawę. Bo mamy partie jak Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, SLD, które nie weszło tak na dobrą sprawę, ale to są partie, które rządzą od lat. I cały czas to samo się układa, tylko siły tak to zmienia, a jesteśmy w tym samym. I osoby, które rządzą nami, można by powiedzieć, że znamy je od 89 roku, tak na dobrą sprawę. To, co pani by spróbowała zmienić w naszej konstytucji? Czy jest coś, co powinno być zostać zmienione po prostu? Nie jestem specjalistą od konstytucjonalnego prawa, także ja nie będę się za bardzo na ten temat wypowiadać. W sensie, jeżeli chodzi o moje prawa jako obywatela, to uważam, że konstytucja je zapewnia i jest mi po prostu dobrze jako tak. Czy nie należałoby poprawiać konstytucji? Jest idealna? Na pewno nie jest idealna. Nie ma czegoś takiego jak byt idealny, więc na pewno wszystko można w jakiś sposób ulepszyć. Ale tak jak mówię, nie jestem specjalistą, nie jestem prawnikiem, nie znam konstytucji na pamięć, więc... Jak pani uważa, czy na przykład wybieramy władzę jako naród i pewne funkcje są jakby dublowane, czyli posłem może być na przykład ministrem może zostać poseł. Czy to jest naturalne, czy to jest dobre? Czy tak być nie powinno? Nie. Czyli oddzielenie tej władzy takiej faktycznie od tej wykonawczej, od ustawowej. Naprawdę nie jestem specjalistą, żeby się na to wypowiadać i nie chcę też się czuć, że tutaj coś pan narzuca jakieś swoje zdanie w tej całej wypowiedzi. Dlatego ja nie chcę już dalej prowadzić tej rozmowy. Dziękuję. Rozumiem.